kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 29. Pan Jezus karmi tych, którzy są głodni. Drogie dzieci, czy wiecie, że kiedy Pan Jezus udawał się w podróże, wielu ludzi przychodziło Go zobaczyć? Pewnego dnia Pan Jezus przyszedł wraz ze swoimi apostołami na górę. Towarzyszyło Mu w sumie więcej niż 5000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Wszyscy ci ludzie pozostawali razem z Nim przez 3 dni. Skończyło im się jedzenie i znajdowali się daleko od miasta, gdzie mogliby kupić chleb i ryby. Pan Jezus ulitował się nad tymi ludźmi. Wiedział dobrze, co powinien zrobić, a jednak zapytał apostoła Filipa: gdzie moglibyśmy znaleźć wystarczająco dużo chleba dla tego ludu? Inny apostoł odpowiedział Panu Jezusowi: jest z nami jeden chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby, ale to na pewno nie wystarczy dla wszystkich, którzy tu są. Pan Jezus odpowiedział: każcie im wszystkim usiąść i przynieście chleby i ryby. I apostołowie uczynili, co kazał im Jezus. Wszyscy usiedli. Pan Jezus wziął chleby i ryby. Uniósł je ku niebu i pobłogosławił je. Następnie rozkazał apostołom rozdać je ludziom. Każdy z apostołów wziął kawałek chleba i ryby. Dawali je również innym ludziom. 5, 10, 100, 1000. Wszystkim ludziom, którzy byli razem z nimi. Wszyscy jedli tyle, ile potrzebowali. A oprócz tego zostało jeszcze trochę. Apostołowie po wszystkim zebrali 12 dużych koszy z resztkami jedzenia. Czy wyobrażacie sobie, że to wszystko stało się naprawdę? Aż trudno to zrozumieć. 5 małych chlebów i 2 ryby wystarczyły, aby nasycić więcej niż 5000 ludzi. To ogromny cud. Nazywamy go cudem rozmnożenia chleba. Tylko Pan Jezus mógł to uczynić, ponieważ jest Bogiem, a Pan Bóg może uczynić rzeczy, których człowiek nie potrafi. Po tym cudzie ludzie mówili do siebie: tak, Pan Jezus naprawdę jest Zbawicielem, Synem Boga Ojca. Kolejnego dnia po tym zdarzeniu Pan Jezus złożył pewną obietnicę. Pan Jezus obiecał, że pewnego dnia On sam odda siebie jako pokarm dla wszystkich ludzi. Apostołowie nie bardzo rozumieli, w jaki sposób Pan Jezus może to uczynić, ale mówili do siebie: Pan Jezus może uczynić wszystko, czego tylko zapragnie, ponieważ jest Bogiem. On zawsze mówi prawdę, a my wierzymy we wszystko, co nam powie. W przyszłości dowiesz się, co Pan Jezus miał na myśli. Czy pamiętacie, co zrobił Pan Jezus z chlebami i rybami, zanim uczynił ten wielki cud? Wziął je w swoje ręce, wzniósł oczy ku niebu i pobłogosławił chleb i ryby. Gdy Pan Jezus to robił, myślał o Bogu Ojcu i dziękował Mu za to, że dał nam pokarm, który możemy spożywać. Kiedy Pan Jezus był mały, zawsze odmawiał modlitwę przed jedzeniem, razem ze swoją mamą i świętym Józefem. Pan Jezus chce, abyśmy przed jedzeniem robili tak samo jak On. Dobre Dziecko Boże zawsze odmawia modlitwę przed i po jedzeniu. Jak bardzo Pan Bóg jest zadowolony, kiedy przypominamy sobie, że to, co mamy na stole, pochodzi od Niego. Mówmy Mu: dziękuję. Przed jedzeniem poproście Pana Boga, aby was pobłogosławił. Uczyńcie znak krzyża i powiedzcie: błogosław, Panie Boże, nas i te dary Twoje, które dzięki Twojej szczodrobliwości spożywać mamy. Amen. A po jedzeniu podziękujcie dobremu Bogu za to wszystko, czego wam udzielił. Uczyńcie znak krzyża i powiedzcie: dziękujemy Tobie, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje i za ten pokarm. Amen.
Panie Jezu, dziękuję, że dałeś mi ten pokarm. Pytania do katechezy 29. Jak dużo ludzi weszło razem z Panem Jezusem i Jego apostołami na górę? Jak długo tam zostali? Z jakiego powodu Pan Jezus litował się nad ludźmi, którzy byli razem z Nim? Dlaczego nie mogli oni pójść kupić pożywienia? O co Pan Jezus zapytał Filipa? Czy Pan Jezus wiedział przedtem, co zrobić? Co odpowiedział Jezusowi jeden z apostołów? Czy taka ilość jedzenia jest wystarczająca, aby wyżywić wszystkich tych ludzi? Co zrobił Pan Jezus, kiedy dano mu chleby i ryby? Czy ludzie mieli wystarczająco pokarmu? Jak dużo koszów pozostałości po jedzeniu nazbierali apostołowie? Co mówili do siebie ludzie? Jak nazywa się ten wielki cud? Co Pan Jezus obiecał następnego dnia? O kim myślał Pan Jezus, kiedy błogosławił pokarm? Co Pan Jezus chciałby, abyśmy robili przed i po jedzeniu? Dlaczego? Świetnie! Zadanie. Wyobraź sobie Pana Jezusa, który ma na głowie założoną koronę cierniową. Te kolce wbijają się bardzo głęboko. To boli. Każda Twoja ofiara może wyciągnąć jeden kolec z głowy Pana Jezusa. Spróbuj dzisiaj uczynić jak najwięcej ofiar i zapisz liczbę kolców, które udało Ci się wyciągnąć z głowy Pana Jezusa.